Obiekty geometryczne możemy w blenderze dodawać na wiele sposobów, ale najszybsza metoda to skrót klawiaturowy Shift A, także korzystamy ze skrótu. Przechodzimy tym samym do menu dodaj, a my wskazujemy mesh i uzyskujemy tutaj dostęp do obiektów geometrycznych. Jest to standardowy zestaw blendera. I to rozwiane menu jest powtórzeniem tego, co możemy znaleźć w dolnej części widoku 3D, mianowicie dodaj mesh. Ewentualnie możemy skorzystać z Tool Shelf, przejść do sekcji Create. Gdzie znajdziemy kilka klas obiektów, a wśród nich mesh. I dokładnie ten sam zestaw. Lub też możemy skorzystać ze spacji i wprowadzić odpowiednie polecenie, a następnie zatwierdzić Enterem. No dobrze, same obiekty wstawiamy w miejscu kursora 3D, a w tej sytuacji kursor znajduje się na samym środku sceny, także ja przesunę ten obiekt. OK, to jest kursor, i my możemy zmieniać jego położenie za pomocą lewego przycisku myszy, także klikamy i zmieniamy położenie kursora. Możemy go również precyzyjnie kontrolować, gdyż w tej sytuacji umieszczam go gdzieś w przestrzeni, ale o tym będziemy mówili już przy innej okazji. Dobrze, także wstawiamy kursor powiedzmy tutaj. Korzystamy ze skutu Shift A i wprowadzamy Plane. Zmieniam położenie kursora i wprowadzę teraz okrąg. Następnie kursor powiedzmy umieszczę tutaj, przejdę do Tool Shelf i wybiorę UV Sphere. Następnie Eco -Sphere. Dobrze. A teraz przejdę do rozwijanego menu dodaj, skorzystam z mesh, cylinder i do odmiany cone. A teraz skorzystam ze spacji i wprowadzę dodaj, torus i enter lub też ponownie grid i małpka. Jeżeli chcemy usunąć obiekt, to oczywiście musimy go zaznaczyć i możemy skorzystać z rozwijanego menu Object, a następnie Delete. Oczywiście nikt nie wykorzystuje tej metody, lepiej wykorzystać skrót klawiaturowy X. Także zaznaczamy obiekt, skrót X, Delete. Ewentualnie możemy zaznaczyć kilka obiektów, także wykorzystujemy prawy przycisk myszy, dodajemy Shift, wskazujemy kilka obiektów, korzystamy ze skrótu X i Delete. Opcjonalnie możemy również wykorzystać do tego celu Outlinera, który znajduje się po prawej stronie u góry. Także w tej sytuacji klikam prawym przyciskiem myszy na okręgu i Delete.